No dzień dobry, kłaniamy się, witamy. Polsat Games i program FOPA. My tak możemy cały czas gadać, czy jesteśmy na antenie, czy nie. Cały czas rozmawiamy. Ja się rozklejam, Radziu. Ja się rozklejam. Wiek, wiesz, to już nie ma co ukrywać. No. Ile lat masz pracy twórczej? 25, prawda? Pracy artystycznej. Uważasz, że to jest śmieszne, przepraszam? Nie, to nie miałem. Nasz gość ma prawie tyle samo, co ja. Troszkę mniej. Ale pracy artystycznej, czy pracy artystycznej. Czy życiowej pracy? Życiowej to nie wiem. Chyba jest młodszy troszkę. Tak jest. Miało być przyjemnie, wyszło jak zawsze. Czyli przyjemnie. Bo u nas jest zawsze przyjemnie. Nie da się ukryć. No to znaczy tak, dzisiaj pogadamy o wielu takich bliskich mi na przykład tematach. Czekaj, jedna czy dwie rzeczy, bo już żeś wymienił o wielu bliskich. Zostańcie z nami. To tak. Zawsze ratuje sytuację. Witamy serdecznie, Radosław. Tadeusz. Siema. Witamy. Zacznijmy może już nasze spotkanie z Marcinem. Marcin Sońta. Cześć. Cześć Marcin. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że tu jestem. Tak się mówi na początek? Tak, ale cieszysz się dlatego, że jesteś z nami, czy cieszysz się dlatego, że w końcu jesteś w studiu telewizyjnym? Cieszę się, że jestem w studiu telewizyjnym, bo tęskniłem, ale też cieszę się, że mogę zdementować to, że jestem trochę od ciebie starszy. Nie jesteś starszy. Młodszy tylko, jedynie trochę. Jak bardzo? 8-3. To bardzo. No, w sensie ja młodszy. 7-6 jestem. Tak. 7-6. No. Dobra, to się wszystko spina też jakby z naszą drogą w tym, bo ty żeś się w telewizji pojawił w 2003 roku. Tak. Czyli ile? 7 lat po mnie. Nie, w telewizji, w Giereczkowie. To gdzie ja cię mogłem widzieć jako dziecko, jako 13-latek? Mogłeś mnie widzieć na przykład w Mecie. I to by się też nawet zgadzało. A, to był taki rower Błażeja dla graczy. To był taki, o Jezus. Tak. To się bardzo nie, dobrze. Stary. Trafiłeś w dziesiątkę, to właśnie żeś mi to uświadomił, to był rower Błażeja dla graczy. Czyli dla ludzi, którzy nie jeżdżą na rowerach po prostu i... Ale widzisz, bo ja przetarłem ci szlaki w TV4 tak naprawdę. Pozwólcie, że ja wyjaśnię wam jedną... Zaraz się okaże, ile mówisz. Marcin, którego poznaliśmy się z Marcinem osobiście na żywo dzisiaj. Po ładnych 20 latach takiego bycia w branży obok siebie. I Marcin był zawsze człowiekiem, którego ja kojarzyłem jako tego drugiego gościa, oprócz mnie i Miłosza oczywiście, ale powiedzmy, że Miłosz był bardziej tak z boczku tego wszystkiego, tego dziennikarstwa. To był ten drugi gościu, który się zajmuje giereczkami, który to robi w telewizji. Ja ci strasznie zazdrościłem jednego, że to robisz, kurczę, w TV4, które było już wtedy naziemną stacją, o ile pamiętam. A myśmy byli cały czas na kablu. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że jednak ten hyper tak się, tak mimo tego kabla to się mu udało. Nie pojawiał się. Czy... Pojawiał się hyper nawet w moim życiu i twój program, no tak wiem. To jest zupełnym przypadkiem. Zupełnie przypadkowo mam dzisiaj tego. Z tragarzami przechodzili. Rzeczywiście mieliśmy większe liczby, nie? No bo mieliśmy tam z 500 000 widzów nawet czasem. To było jakby super wynikiem wtedy. Natomiast mieliśmy też jakieś takie forum internetowe, na którym ludzie pisali o tym, czy nas lubią i czy nie lubią i za co. I oni wszyscy tam, znaczy nie wszyscy, bo generalnie nas lubili i było miło. Natomiast od czasu do czasu pojawił się ktoś, kto mówi, ale beznadziejnie ten twój program, zobacz sobie review terytory na Hyperze, Tadek, Miłosz, to jest super ekipa, no nie? Ale to było fanboye. To frustrowało, nie? No człowiek. Tak, ja musiałem sobie założyć kablówkę przez to, żeby znaleźć ten jego kanał. tą drogą telewizję. Tak. Słuchaj, z anteną satelitarną, nie? Marcin Prokop powiedział mi kiedyś, że specjalnie kupił sobie, znaczy specjalnie szukał pokoju z satelitą, żeby będąc na wakacjach móc oglądać nasz program. Więc nie jesteś jedyny. On gra w gry. To jest jedna z tych osób, wiesz. Ja nawet prowadziłem z nim jedną imprezę. Jedną, pierwszą i ostatnią, bo pamiętam, że zapowiedział mnie już teraz wasz ulubieniec Seks Kabina, czyli Marcin Sońta. Seks Kabina, ładnie bardzo. Bardzo ładnie i też na faktach. No, dobry, a ja z kolei, wiesz, Marcina. Ale to przepraszam, to są te fakty, co? That's what she said. A czekaj, czy to są te fakty, które was łączą, chłopaki? Nas łączy radio. Miłość do radia. Miłość do radia. Ale platoniczna na pewno. No tak. Zawodowo, pracujemy w radiu. Dobrze. Cały czas. Tak, wiemy radio. Także to nas jakby łączy. Dobrze, ale jeszcze zostańmy, radiowe głosy nas zostańmy w tych czasach jeszcze przedradiowych. Opowiedz troszeczkę o tym programie. Skąd to się wzięło, czym to się jadło? Gry WP.pl, taki portal był o grach i tam zobaczyłem ogłoszenie, że szukają prezenterów do programu o grach. Ja skończyłem wtedy liceum, szedłem na studia, dostałem się już na studia dziennikarskie, poszedłem na casting, opowiadałem o tym, że gram w Counter-Strike'a 1.6 wtedy. Mhm.
3 godziny dziennie od 3 lat, ale opowiadałem chyba tak fajnie, że powiedzieli, żebym przyszedł. Ponieważ byłem gruby, znaczy niewiele się tutaj zmieniło, to nie od razu postawili mnie przed kamerę. Wiecie, kto był przede mną? Na moim miejscu siedział Konrad Rawiński z Wargaming. Żartujesz. Tak. On poprowadził pierwszy odcinek Gameboxa wtedy w TVP1. Ale po pierwszym odcinku uznali, że może byśmy się mieszali, spróbowali czegoś innego, więc ja usiadłem od drugiego odcinka i już się potem nie mieszaliśmy. Wygryzłeś Konrada. Tak, jednym płynnym ruchem. Tak, Konrad został w redakcji, pisał recenzję i jakby mamy nadal kontakt, jest bardzo fajnie, miło i wysyłam jakieś maile o czołgach non-stop. W sumie siedziałem 6 lat w programach o grach. Najpierw w TVP1 to tak. Był Gamebox, potem było Gram TV, a potem jeszcze prowadziłem Allegre. Pamiętne czasy. Pamiętam, nawet prawie zrobiłem w radiu u mnie program o grach, co było bardzo trudne. No i to tak w sumie zleciało mi 6 lat na programach o grach. Przy pierwszym programie byłem prezenterem i recenzentem, przy drugim przy Gram TV przez 3,5 roku byłem w ogóle scenarzystą, autorem tekstów tego programu i przy okazji recenzentem. To były czasy Xboxa 360, kiedy trzeba było ograć w tydzień 4-5 gier i napisać z tego 3 recenzje. No złote czasy swoją drogą, mówmy się. Pięknie. Duże wierszówki się wtedy trało. Tak. Chociaż powiem wam szczerze, że ja wolę grać, jak nie muszę pracować. A nie ma tej presji, to jest wiadome. No to każda zabawa, która staje się twoją pracą, przestaje być zabawą i staje się obowiązkiem przykrym czasami. Tak, poza tym jak już zobaczysz, jak dostaniesz grę i zobaczysz, jakie ona ma recenzje na Metacritic, to już wiesz, czy jest dobra. Tak musiałeś sam o tym decydować. Nie? I mogłeś na przykład przez pomyłkę dać 10 cyfrów. Miałeś tak. Na przykład. Ale też nie, mogłeś to zrobić z premedytacją. Nie, mi też się podobał. Nie 10 może. Też się podobał, też ale, nie na 10. Ale podobał. Ale my musimy troszeczkę Radzia tutaj podręczyć. Tak. Cyberpunk nam się jednak podobał. Tak podobał jak nam się wszystko. Nie, przepraszam cię Radzio, ten trend oczywiście cię kocham z czasów radiowych i telewizyjnych. Cały czas. A to właśnie, będziesz cały za chwileczkę czas. Opowiadał, czego cię Radziu nauczył, bo tej Marcin się zdradził, zaskoczony. Że... Ja jestem zaskoczony, bo właśnie... Zdradził się, że Radziu był jego tej mentorem, tutorem, więc... Ale wiesz, to, że Marcin był miły w garderobie, nie znaczy, że będzie miły na antenie. Znaczy, będę próbował. No, jakby... Ten program skręcił nam dzisiaj strasznie dziwną stronę, słuchajcie. Bardzo, bardzo dziwną, ale bardzo mi się to podoba. Jedziemy dalej. Wiecie, to jest weekend majowy, akurat wtedy nagrywamy, jesteśmy także... Wyluzowani, tak. Przy kiełbasce, prawda, przy tym złocistym napoju, oglądają telewizję, wiadomo jak to działa. I nic nie mówię, ja nic nie mówię. Dobra, to wróćmy do początku. Byliśmy cofnijmy się do tyłu. Cofnijmy się wstecz do tyłu. Cofnijmy się w dół. No. Jesteśmy w tych okolicach 2010, rozumiem, tak? No bo zacząłeś w 2003, 6 lat, czyli 2009 skończyłeś z giereczkami? Tak, dlaczego? 2010 skończyłem z giereczkami. Dlaczego? Jak mogłeś? Prosta sprawa, słuchaj, pojawił się YouTube i pojawiło się, jakby media zostały oddane ludziom, tym bardziej te gierkowe, Twitch, potem zaraz... Okazało się, że jest po prostu milion osób, które może to robić i organicznie od zera zaczęli to robić w fantastyczny sposób. Zbudowali sobie swoje małe imperia. Małe, ha. No. Aha, ha. Małe. Imperia gierkowe. Wiesz, no nie będę się ścigał z tymi ludźmi, no bo są fantastyczni. Gdzieś tam zająłem się czymś innym, jestem szczęśliwy, dalej pracuję w radiu. Naprawdę jestem szczęśliwy, jak tak mówię, jestem szczęśliwy, to jest tak, aha. No, nie, naprawdę, jestem szczęśliwy. Znaczy poczekajcie, żeby wam wytłumaczyć jak bardzo, to zdaje się, że w momencie, w którym oglądacie ten program, to już jest ojciec. Tak. Tak. Albo już za chwilę, już albo za chwilę, już albo dosłownie. Momenty nas dzielą. Moja żona celuje w 5 maja. No czyli tak, to tak akurat Cinco de Mayo, meksykańskie święto, jedno z naszych ulubionych. Ja bym chciał chyba 4 maja, bo to jest May the 4th. May the 4th be with you, oczywiście. No jeszcze jest 3 maja. 3 maja to jest święto... czyli dzisiaj. Tak, 3 maja było święto, kiedyś było święto czegoś, teraz już nie pamiętam czego. Święto Konstytucji, zapominamy. Święto Konstytucji Przyłębskiej. Okej. Okay. Dzień Flagi też byłby, okej. Okay. Święto Pracy, nie wiem, czy chciałbym to córce zafundować na dzień dobry. To było bardzo piękne święto, wszyscy chodziliśmy z czerwonymi tymi proporczykami. Uważam, że powinno się... Wiadomo, tego nie znamy. Ale opowiadaj, jak z tworczykami? Słuchajcie, to były inne czasy. Znaczy, w dniu narodzin... I was young, I needed money. Jak wiesz, w dniu narodzin tak już ma jakiś dług, nie? Więc... No tak. Wiesz, no to nie tylko w tej kulturze ktoś ma jakiś ale dług. Ale to taki, tak? Że ten licznik, wiesz, tutaj przy rondzie dobra, bije na minus. No. Czy ja będę miał czas, żeby grać, jak już będę ojcem, Radku? Wiesz co, ja mam 2 dzieci, teraz wziąłem mojego psa, czyli mam 3 dzieci, można powiedzieć, i... Daj radę. No i Cyberpunka tak raczej pobieżnie pograłeś z tego. On z tego się nie wygrzebie nigdy w życiu, kochani. Przepraszam, to drugi i przedostatni raz. Dobra, to czekaj na trzecią bombę. Będzie po prostu... Konie Radzie, jeszcze przykleimy. Będzie knockout. Ostatnio mnie ktoś spytał, w jaki sposób ja znajduję czas na robienie moich rzeczy i odpowiedziałem, jest bardzo prosta odpowiedź, nie mam dzieci. O. Ty to zaraz zmienisz.
No tak, nie wiem co będzie, słuchajcie, nie wiem, mam 38 lat, mówią, że no, co mam innego robić w życiu do końca życia, jak nie mieć dzieci, po prostu było to bez sensu. Poza tym, no wiesz, no. Wyszło, tak, stało się, no. Stało się, wiemy, weszło, wyszło. Wiemy, nie, no, zazdrościmy. Współczujemy, tak, zazdrościmy, współczujemy. No. Ja się bardzo cieszę. Cieszymy się. I to jest choć chwila po tym, jak ja odkryłem, że najfajniejszą rzeczą w dorosłości tak de facto jest to, że my możemy grać w gry. Bo jak my byliśmy młodzi, jak ja miałem 10 lat i ojciec na mnie krzyczał, że kupuje Secret Service za całe pieniądze i jeżdżę na giełdę komputerową i kupuje Broken Sworda, przepraszam, za 150 zł i tych pudełek składuje bardzo dużo. To wtedy dorośli nie grali. No mój ojciec nie grał, jeździł na działkę. Od czego w ogóle zaczynałeś jakby platforma? To od razu pecety, czy ty jeszcze miałeś jakieś tam... Dostałem od cioci z Anglii ZX Spectrum. A widzisz, to ty jesteś taki ta sama droga co ja. Tak, i od tego zacząłem, ale to było jakoś trochę po premierze ZX Spectrum. Pamiętam, że niektórzy mieli już nawet Amigi wtedy. To było jakieś takie, no ciocia tam... No mogła lepiej wysłać, prawda, lepszą paczkę. Natomiast potem zacząłem grać na PC-cie. Cię mogła lepiej wysłać. Potem zacząłem grać na kasety. Niewdzięczne bydle. Tak. Cię żyje? Tak, ma szansę jeszcze nadrobić swój błąd. Zapraszam. Pozdrawiamy cię bardzo. Tak, pozdrawiamy. Cię pośle jakiś rozsądny komputer Marcinowi, może wróci do telewizji. No. No, tak. I do giereczek. Potem był PC, Prince of Persia, jedna z moich ulubionych gier, Another World, jedna z moich ulubionych gier z tamtego czasu. Potem tak zwane Nintendo Entertainment System z bazarku. Ale w ten Pegasus. Tak, tak. Nawet jeszcze chyba bardziej... Podróbka Pegasusa, tak. Coś bardziej oryginalnego. Podróbka Pegasusa. Miałem, że nazywał gry telewizyjne w ogóle. To tak, było napisane takie, było na nim gry telewizyjne. Spudła jakiegoś takiego, wiesz, spadło z tira. Nie wiadomo, jakiego pochodzenia ten tir był. Ja nie wiem w ogóle, czy tej konsoli zmierza? Pierwszej nie kupiłem w warzywniaku, jak mam być szczery. Wiesz, na jakiejś takiej hali, gdzie były marchewki i ten i konsole. To pan jeszcze tu potrzyma taki kartonik, mamy przy zakupie 3 kg ziemniaków. No tempora o mores. Dzieci to lubią. I to były swoje 8 urodziny, pamiętam. I pamiętam, że rodzice powiedzieli mi, bo chciałem zdalnie sterowany samochód albo konsolę i powiedzieli, że muszę wybrać. I wybrałem konsolę, chyba dobrze, nie? No chyba po sobie siedzimy. Bardziej przyszłościowo bym powiedział niż... Wiesz co, pytałeś o dzieci, wiesz, masz Switcha, także jesteś już praktycznie... Połowę drogi. Także... Będziesz miał, wiesz, możliwość jednak grać, nie zerwać kontaktu z gamingiem. Przepraszam, to ja się podeprę zdaniem moich kolegów, ponieważ przeszedłem oczywiście tę fazę, kiedy wszyscy moi koledzy sobie porobili dzieci i nagle odkrywali życie z dziećmi i graniem. Wszyscy co do jednego powiedzieli, że momentem, kiedy najwięcej możesz grać, to jak dziecko jest niemowlakiem. Tak. Podobno te pierwszy rok jest taki, że dziecko gdziekolwiek nie położysz, to ono tam leży. Ono tam leży, a ty siedzisz. I jedno jest ważne, żeby się nie nawalić, nie usnąć i się na nie nie przetoczyć i go nie udusić, tak jak jeden Amerykanin. To ja miałem taką historię, że jak urodził się... O Jezus Maria, Radek! To był rok 2015. Ale poczekaj, mówimy o Tadeuszu, tak? Bo Radka syn jest Tadeusz. Tak. Nie miałeś jeszcze wcześniej jakiegoś syna. Dostałem egzemplarz recenzencki. Tadeusza? Dying Light. A. Także moje dziecko przez pewien czas, jak grałem, on sobie grzecznie spało, to wydawało się takie odgłosy. O, dziecko rozmery. Nauczyło tak, się, wiesz, tak? Jak zombiaki, tak się nauczyło się, da się. Potem Diablo przeszedł. Nie, a, bardzo cudowny mi się czas. Że jak da dostałem się. Mój egzemplarz. Grałem tak. Wtedy w ogóle w gry. Wiesz, cudowne wspomnienie. Nie? Cudowne wspomnienie. Pamiętaj, te 5 lat dzieci i koniec. Już to dobrze. Potem grasz z dziećmi. Także... Akurat mam w planach zagrać we wszystkie części tego Mass Effecta, bo nigdy nie grałem, więc to chyba... O, to będziesz miał akurat okazję, bo remake leci. Legendary Edition, tak? Zgadza się. No dobra, no ale co, jeszcze zostajemy przy czasach telewizyjnych? Czy już ja bym chciał się dowiedzieć... Ja widzę, że on już w blokach startowych, żeby o tym radiu pogadać. Muszę cię zapytać, Tatku, jak wyglądało z twojej perspektywy to, co ja robiłem. To, co ty robiłeś, mówię ci. Byłeś zawsze tym drugim gościem, którego ja widziałem, któremu troszkę zazdrościłem tego właśnie, że robi to bardziej w mainstreamie niż ja. Szanowałem, nie oglądałem, bo ja w ogóle powiem szczerze, że ja w ogóle nie oglądałem też twoich programów. Ja starałem się stronić jakby w ogóle od wszystkiego, co tutaj jest generowane. Dalej tak troszeczkę mam. Ja na przykład polskiego YouTube'a nie oglądam praktycznie. Bardzo, bardzo niewiele rzeczy. Oglądałem oczywiście tak, wiesz, żeby sprawdzić, co robicie. No i tak nie było wstydu, tak? Nie było żenady przede wszystkim. Taką recenzję biorę. No. Przepraszam. No. Jak patrzę na swoje programy, to jest ten wstyd i to oporowy. Ja na siebie nie mogę patrzeć tak z perspektywy ale czasu. Takiego jest, prawda? Bo ty tak... Jest to mega żenada po prostu. Marcin, z tego co też, wiesz, czytałem różnego rodzaju wywiady, bo się przygotowałem do programu, to ja wiem, że ty na przykład tej telewizji to tak nie do końca, że ty nie lubisz tych kamer. Nie lubię właśnie. Telewizji, w ogóle nie lubię telewizji. Ja się bardzo stresuję tym, że mnie... Co?
Radek ma takiego totalnego włosa wystającego z brwi, którego tak strasznie bym mu chciał wyrwać, ale nie mogę. Poczekaj do przerwy. Ja przetrzymam mu głowę. Poprosimy Dorotę, żeby to zrobiła. Dokładnie. Serio, masz takiego... Ale taki. No super. Przepraszam. Jakie było pytanie? Właśnie. Że nie lubię telewizji. Nie lubisz telewizji. Istotne. Co? Ile można o tej telewizji gadać? Lubię. O czymś ciekawym. Wiesz co, to co Wojciech Mann powiedział kiedyś. Małżeństwo z radiem, romanse z telewizją to jest takie idealne rozwiązanie, że czasem możesz sobie przyjść i zaspokoić potem siebie, jak się zobaczysz w telewizji, jest fajnie. Ale na dłuższą metę to jest jakieś, dla mnie jakieś, to jest takie spięte. Nie potrafię nigdy przejść tego, tej granicy, żeby być naprawdę sobą i żeby robić, jak robię w radiu. Przepraszam, po tych 10 minutach, tyle już żeśmy nagrali, 10 minut żeśmy nagrali, po tych 10 minutach, 15 minutach, no. I call bullshit, tak? To bzdura, nie wierzę w to ani troszeczkę. Ten człowiek jest zwierzęciem telewizyjnym, nawet jeżeli tego nie lubi, to umie w takie rzeczy. No zgadza się, wiesz, tym bardziej, że ja ciebie poznawałem w czasie, kiedy ty byłeś pan z telewizji, rozumiesz? No właśnie, dlatego się przychodzi do takich programów, żeby posłać miłych rzeczy. Znany o grach. Wiem co chciałem. Wydawało mi się, że mnie nie lubisz, skoro żeśmy się jeszcze nie poznali przez tyle czasu, że jest jakaś między nami takie, wiesz, ale to może, wiesz, to może były takie dwa gwiazdorskie okopy, że tutaj jedna garderoba, a tutaj druga garderoba. No właśnie mówię na końcu, bo się, wiesz, bo takie, miałem takie wrażenie, że tam jest taka lekka... Nie, ja miałem tylko problem z tym, że ja nie miałem tej telewizji płatnej wtedy, w której ty to nadawałeś. I tego nie, nikt tego nie miał, ja też nie miałem. Widziałem fragmenty tak naprawdę... Telewizji dla burżujów byłeś po prostu. Wiem. Ale pamiętam, że my robiliśmy taki program dla wszystkich, w którym się mówiło tak... My mieliśmy za zadanie... W ogóle wiecie, że mój drugi program to był sponsorowany przez CD Projekt. Nie wiecie. Coś takiego. No i stąd ta dycha. Dobra, nie ważne. Tak, jakby właścicielem programu Gram TV było Gram.pl, spółka stworzona przez CD Projekt. No tak. Tak, w związku z tym... Potem ona wyszła. Tak, CD Projekt postanowił jakoś tak PR-owo stworzyć program, który przybliży przed premierą pierwszego Wiedźmina ludziom zwykłym, nie grającym w granie. Czyli nie tylko wam, ale również waszym mamom, tatom, tym, którzy mają portfele de facto. No nie? Tak to działało. Wy byliście bardziej tacy casualowi, a myśmy byli stricte hardkorowi. Najważniejsze jest to, że mimo że sponsorem był CD Projekt, to byliśmy totalnie wolni. My nawet nie mieliśmy o tym pojęcia. Jaraliśmy się wtedy Wiedźminem, tym, że on nadchodzi, zbawca polskiej sceny gier komputerowych, jak każdy się wtedy jarał, ale... Prawda nie jest. Tak, ale to było naturalne, organiczne i w nas to naprawdę istniało. A dostawaliście później lepy od widzów, że jesteście... sprzedawczykami, kupnikami, adytami, to nigdy po pierwsze nie wyszło, a też nie miało za bardzo... Nie połączono tego jakoś. Tak, no, bo taki problem nie istniał, bo w programie były dwie gry dystrybuowane przez CD Projekt, dwie przez Cenega i dwie przez Lema. Plus no tak, albo EA. Wiesz, no było tam 5-6 recenzji i zawsze i było jakby totalnie porówno. Fakt, że jak wychodził zwiastun z pamiętny Wiedźmina, który zrobił Tomek Bagiński, no to pamiętam, że była cała rozmowa z Adamem Badowskim, czy tam z kimś o tym zwiastunie, no nie? I jakby oni mieli takie prawo wejścia na ten, ale no wszyscy się tym... Ja to pamiętam, jak my ten zwiastun puściliśmy na BIMach w studiu i pamiętam, jak wszyscy operatorzy z telewizji to zobaczyli i nagle tak. What? Co to jest? Jakie to jest świetne, wiesz, tam zawsze leciały jakieś trailery gier. Oni nagle patrzą, ja mówię Bagiński, oni. A to ci mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos naszych wzajemnych relacji. Bardzo wam zazdrościłem, że wy macie studio w odróżnieniu od nas, bo myśmy przez parę lat siedzieliśmy na dywanikach. Znaczy nie na dywanikach, tylko nas wywalono najpierw na korytarz. A na końcu skończyliśmy na ulicy Puławskiej, jest takie studio, tam gdzie są te... Barbiarska. Czyżby? Takie, że z niebieską ścianką. A to nie. Zgodziło się do... Nie, to jest przy Puławskiej, dosłownie przy, tam niedaleko od Morskiego Oka, to jest... Jezus, archiwum w ogóle chyba jakieś kino, telewizyjne, coś tam. Jakiś tam jest w ogóle jakby filmowo-telewizyjny taki jest, dom wynajęty. Po knajpach byśmy bo to jest dokładnie koło tej knajpy, tak? Koło zegara. To było słychać, że to jest koło knajpy kręcone. I tam się schodziło tak do, nie możemy reklamować na dół, do takiego małego studyjka, gdzie był tylko jeden ten, taki blue screen z takiej farbki, co tam w ogóle zostawi. Jak się nią oparłeś, to wiesz, ręka się niebieska robiła. Ale zobacz, gdzie dzisiaj jesteś. No więc właśnie wiesz. No. I teraz możemy, wiesz, naciągnąć Marcina na coś miłego. To oglądasz telewizję o grach, interesujesz się grami. Cały czas. Powiedz coś miłego o tym studiu. Jak oceniasz telewizję o grach po latach? Program Polsat Games chciałbym oglądać najbardziej. Najbardziej. Jest on najlepszy, najfajniejszy i z nich najbardziej chciałbym oglądać. A najfajniejszy jest program? Program Faux Paux. O, widzę, ale musiał spojrzeć na nas. To szanujemy. Szanujemy, dziękujemy. Tak, bardzo dobry program, prowadzących lubię najbardziej. I ciekawi goście. I ciekawi goście. Ile dzisiaj nam jeszcze zostało? Eine Minute. To co, zrobimy sobie zejście teraz na reklamy, ładnie podpowiemy. Ja to bym, wiesz, dokończył ten wątek telewizyjny.
Mogę wam powiedzieć, kto oglądał program o moich grach i potem z tym do mnie przyszedł się pochwalić. To proszę. Dużo było takich osób. Program. Nie wiem, od czego zacząć. Generalnie to byli, nie wiem jak ty miałeś, ale u mnie to byli tacy chłopcy 5-10 lat młodsi ode mnie. To był taki target główny. 13-20. I potem się okazało, że wśród tych chłopców był na przykład Maciej Musiał. I to pamiętam, bardzo miło wspominam to spotkanie, bo on do mnie podszedł i od razu wujku do mnie. No nie? O. Ale najlepszą jazdę miałem z Dawidem Podsiadłą. Dawid Podsiadłek wydał swoją pierwszą płytę, Comfort and Happiness. Mm-hmm. Nazwa zaczerpnięta z Final Fantasy chyba 8. Bo my graliśmy w 7 pewnie, nie? On grał w 8, bo on jest trochę młodszy. On grał w pierwszą. Grał w 6 bardziej. No. W każdym razie, przyszedł z tą swoją płytą, ja przychodzę się przywitać do radia, wywiad o muzyce ma być. Cześć Dawid. To mówi, całe życie na to czekałem. Cześć Marcin Sońta, cześć, jestem Dawid Podsiadło. Słuchaj, chciałem ci powiedzieć, że od początku cię oglądam. Zawsze chciałem cię poznać. Opowiada mi historię, jak oglądał powtórki w piątek o 15, jak wracali ze szkoły. Mówi, siadam z bratem, mam starszego brata, oglądamy twój program. Twój brat mówi do mnie, Dawid, jak ty śpiewasz, to ty weź zacznij śpiewać tak porządnie. To będziesz, jak będziesz znany, to poznasz Marcina Sońta. Wiem, że on to wymyślił, żeby było mi miło, ale no, powtarzam to wszystkim, na wszystkich imieninach, choć do dzisiaj. I mówi, to jest właśnie ten dzień i mam prośbę, czy możesz podpisać mi się na mojej płycie, nie? O, cudownie. No, więc to było niesamowite, tak. Ale na przykład były też niemiłe spotkania. Finalnie skończone happy endem z Maćkiem Dąbrowskim, człowiekiem wargą. Znamy typa. Tak, z kanału z d... który przyszedł... Z DVP, no. DVP, no właśnie, to jest DVP. Przyszedł do mnie i mówi, że ukradłem mu program. Poznaliśmy się w redakcji Szymon Majewski Show, gdzie pisaliśmy dowcipy. Przyszedł i mówi, że ukradłem mu program, bo jego program nazywał się Gramy i był w którymś tam 2000 którymś roku. Ja mówię, to mój był 2000 wcześniejszym. A on mówi, no tak, ale to musiałeś już wiedzieć, że taki zrobię i tam zmienić nazwę. I... W ogóle, nie, jak tu być oryginalnym w nazewnictwie, wiesz, programów o grach, nie? Tak. Bitwy. Tak. A potem się zaprzyjaźniliśmy i też nawet zrobiliśmy parę rzeczy. No i robicie też nawet. I dalej robicie. Będą następne recenzje? Kiedy będą szczere recenzje? No właśnie. Kiedyś przyszła wycieczka szkolna do radia do mnie, żebym poopowiadał, jak się robi radio. Tak, się tu wielkie piosenki. Radio Z, wiesz, od lat 90. ogólnopolska stacja, a dzieciaki były zainteresowane. Tak. Szczere recenzjami. Tak, dokładnie. Opowiadam, tu gram piosenkę, tu zapowiadam, teraz Freddie Mercury, bla, 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 bla. Jakieś pytania może macie? Kiedy szczere recenzje? I z tym pytaniem was zostawimy. I wiesz, co młodzież ogląda. No właśnie, zostawimy was tym pytaniem. Mam nadzieję, że taki Dawid Podsiadło 2.0, Maciej Musiał 2.0, który teraz ogląda ten program i ma 10 lat, za 10 lat przyjdzie i będzie. Ja bym chciał, żeby przyszedł do nas Dawid Podsiadło swoją drogą sam po prostu. I teraz to wszystko powinieneś powtórzyć, to co powiedziałeś podczas naszej przerwy. Tak, że czasem człowiek ma taki paproszek na sobie, tak? I ten ktoś inny na ten paproszek patrzy i tak strasznie chce mu powiedzieć, że ma ten paproszek, żeby go tak ten strącić. I Radziu ma teraz tak włosa z tej brwi. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Wracamy do rozmowy. Sońta, dzień dobry. Nie, no włos 10 na 10. Wiesz, u ciebie za dużo nie ma, więc. Kiedyś jeszcze recenzje? No właśnie, nie odpowiedziałeś na to. A gdzie są? Musicie zobaczyć moje włosy z tamtego czasu. No właśnie, tutaj poczekajcie, bo może w tym momencie właśnie jest wrzucane zdjęcie. No, także jak sami widzicie, bardzo się w sumie cieszę, że te włosy spadły mi tutaj na dół i raczej są z tej strony niż... No, tak, bo wyglądałeś dosyć bardziej znacząco, tak, ale miałeś włosy, ale to wiesz, to się liczy zawsze. Tak, miałem. Ale teraz bardziej hitman. Natomiast... Jeżeli chodzi o konotacje growe. To tak, natomiast przejdźmy teraz do właśnie kwestia tak, że kwestia włosów w radiu nie jest potrzebna. Ładnie zrobiłem przejście do radia? Włosów. No bo głos jest istotniejszy. Ha! Dobrze. A, inteligentny człowiek. Podprowadziłem ci temat, Radziu, to... To już, ale to on miał powiedzieć coś miłego o mnie. A, dobra, nie, Marcin, to powiedz teraz, czego się nauczyłeś od radia. Może ja wam zdradzę... Bo ja powiem tak, poznałem Marcina wtedy, kiedy on już był panem z telewizji i opowiadał o grach i miał coś, taki gadżet, za którym no, dałbym się pociąć za ten gadżet. Jaki? Tak jak teraz bym się dał pociąć, wiadomo, za Switcha. To wtedy miał Game Boya. Nokia Engage. To jest ten gość, najgorszą konsolę. No boże, miałem Nokia Engage, w ogóle nie pamiętam. Grałeś w niej, na niej pewnie w Tomb Raidera, bo to była jedyna gra, która działała. Marcin przychodził na dyżur i mówi, no wiesz, to jest taki telefon, wiesz, Nokia Engage, wiesz, można grać w gry. A ja tam, wiesz, węża w kieszeni. I to miałem tą nowszą wersję. Kurde, coś takiego. Bieda Nokia, wiesz, ona była trochę szybsza. Tomb Raider rzeczywiście? Tomb Raider? Tomb Raider. Tomb Raider.
To było też śmieszne w programach o grach, jak ja mówiłem starałem się mówić poprawnie, więc sprawdzałem, mówiłem Tomb Raider, wszyscy się śmiali, jaki Tomb Raider, a mówiłem Prince of Persia, a wszyscy i operator z kamery, prawda? Tak. Tomb Raider. Nie miałem Engage'a i grałem w Tonego Hawk'a na tam 240x320. Bo tam były dwie gry. Techniki. Właśnie. Tak, bardzo szybko to sprzedałem Radkowi. Serio? Nie. Serio kupiłeś, serio kupiłeś Engage, bo byłbym w stanie w to uwierzyć, więc... Dwie wypłaty do przodu. Poszły. Jeszcze mu spłacam. Ja to zamknę tak, Nokia Connecting People. Tak, połączyło się. Ale dobra, ja umieram od samego początku, jeszcze przed programem, jak żeśmy sobie byli tam, wiecie, malowali nas, układali nam włosy, wyrywali nam włosy z brwi. Tak. I Radziowi nie wyrwano na przykład jednego włosa. To Marcin powiedział, że Radek go czegoś nauczył w radiu i że był jego mentorem właściwie takim, tutor-mentor. No to bardzo mentutor. Tak było, ja przyjmuję tutaj rozmowę, przepraszam, bo rzeczywiście oprócz tego, że wcześniej zawinął mi stanowisko, bo pojawiło się ogłoszenie, że szukają... To wiesz za co? Za tego Maćka, któremu się zawinął. No, wiadomo, karma. I nie instant, ale karma. Pojawiło się ogłoszenie, że szukają DJ-ów radiowych, obaj się zgłosiliśmy i Radek dostał pracę. Ale pół roku później pojawiło się... Amen. Nie, no ale posłuchajmy wspólnie tego głosu. Teraz? Wystarczy. Wbił od razu w ten... Jest blask. No. Czego nauczył, bo ja bym też się chciał czegoś oddać. Tak, i pół roku później doszedłem do Radka. Radek wtedy mieszkał w Toruniu, a pracował w Warszawie i w związku z tym był weekendowym. Ja też byłem weekendowy, bo byłem maksymalnie początkujący, tych się rzuca zawsze na weekend, bo w radiu jest odwrotnie. Weekend jest mniej ważny niż tydzień i wieczór jest mniej ważny niż poranek. A więc trafiłem na weekend i się zmieniałem z Radkiem. A ponieważ byłem absolutnie początkującym DJ-em, miałem znowu 20 lat, czy tam 21 i nie umiałem nic absolutnie mówić. Zresztą szef mój późniejszy, przez chwilę Robert Kozyra, powiedział mi, że brzmię jak bloker siedzący na ławce i nie ma we mnie nic z prezentera radiowego i trzeba zrobić. I powiedział, posłuchaj Radka. Tak. I mówi, a Radek na łęcz? O Jezu! Nie, naprawdę, Radek był dla mnie przez pewien okres naprawdę takim, bo ty potem gdzieś tam przeskoczyłeś do jakiejś innej stacji, ale przez pewien okres mieliśmy się w weekend i jakby nie dość, że Radek miał niesamowity głos i nadal ma, bo to się nie zmienia akurat, to jeszcze był bardzo życzliwym człowiekiem, który mi pokazał wszystko. To się też nie zmieniło. Od razu jak mówić i co mówić, jak zapowiadać piosenki, jak obsługiwać stół. No jakby wiesz, no jeden z tych ludzi, którzy mnie stworzyli. Ja nie? Byłem troszkę oprócz mojego taty na przykład. Bo Marcina? Dostałem zadanie przy pierwszym dyżurze Marcina, żeby być z nim, wtedy od Mateusza. No. Mateusz mówi, weź posiedź tam z Marcinem, bo jak coś zepsuje, to naprawisz. Raczej jest tak wyrozumiałym i miłym człowiekiem, że dał cyberpunkowi. Byłem przy tym porodzie. Dych! Nie słyszał, na szczęście nie słyszał. Ale chyba nie, wiem, o czym mówicie. Chyba nie przed poprawkami. Przed właśnie pierwszym patchem. Przed pierwszym patchem. Nie no. Śmiejemy się z tego do dziś. Spoko. W tym programie pasują takie rzeczy. Dokładnie, to jest program FOPA, to jest wszystko wybaczone. To była FOPA. Ale... Także to były tak, czasy, bo no. ja tam, wiesz, garowałem w sali konferencyjnej podczas tych weekendowych spotkań, dyżurów, ponieważ jako słoik no, nie miałem jeszcze miejsca, wiesz, stałego. A ty jesteś warszawski? Czy ja się urodziłem w Puławach. O, kochane Puławy. I to był przypadek, bo mój ojciec jest wojskowym i jeździł od jednostki do jednostki. To był przypadek, że się urodziłem w Puławach. Tak, bo mieszkałem w Dęblinie, znaczy w Stężycy, w takiej wsiko od Dęblina, przy jednostce, bo tam tata mój stacjonował, a potem jak miałem 5 lat się przeprowadziliśmy do Warszawy, od tamtego momentu mieszkam do Warszawy. Także mówię ci, Tadziu, trzymaj się mnie, to może poranek może... WZ poprowadzisz. Jak chcesz być DJ-em radiowym, to do Radka. No więc właśnie, poczekajcie, przejdźmy teraz do tematów radiowych, bo ja bym chciał się dowiedzieć, dlaczego w radiu nie ma teraz o giereczkach prawie nic. Radio jeszcze kiedyś robił coś tam o tych giereczkach. Jeszcze jest, zapraszał, robię restart cały czas. Zapraszał ludzi. Ja nie będę ukrywał, że jedne z moich najfajniejszych opcji, kiedy wychodziłem gdzieś mówić o grach, to było zawsze w radiu. Mhm. Jakoś w radiu zawsze mi się najlepiej, najfajniej, najciekawsze były te rozmowy, najbardziej rozbudowane i u ciebie, i u Przemka, bo przede wszystkim chodziłem do Przemka Pawełka i do Radzia. I za każdym razem to były super, przepraszam ostatnio, Tomka Koncy na przykład też jeszcze miałem okazję. Także to jest fajne medium do mówienia o grach. Ono jest fajne do opowiadania o czymś, nie o grze samej, tak, nie recenzowania gry na przykład, tylko do mówienia o kulturze gier, o tym, co się łączy z nimi, co, jak one funkcjonują na rynku. Ewangelizacja. Nie, no, radio jest w ogóle miejsce. Trochę tak, no. Wiesz, no, tak samo książki o grach też potrafią być ciekawe. I rozmowa, no, nie będę rzucał sztampami, że radio to teatr wyobraźni i to, jak pięknie opowiesz, to możesz tak naprawdę stworzyć ten obrazek, którego ci brakuje słowami samymi. A też w radiu są najlepsze rozmowy, ponieważ jest to przede wszystkim mniejsze studium.
studio. Mhm. Bardziej intymnie jest. Tak, jest intymnie i jest jakoś tak, że w pewnym momencie zapominasz, że jesteś gdzieś w jakiejś niecodziennej sytuacji, tylko nagle zaczynasz mówić, to prawda, być sobą i też można się garbić. No tak. To prawda, tak, można się garbić. Można się, ale, nie wiecie, ja tutaj cały czas słyszę, weź się wyprostuj. Ale gry są już tym mainstreamem, są już tą częścią popkultury, no. Już ludzie nawet nie grający w gry zaczynają je szanować. No. Jakby, to ładnie zabrzmiało i budująco. Nie jest to już tylko taka domena piwniczniaków, prawda? Przede wszystkim gracze mają dziewczyny, żony, więc, niektórzy, to, tego wcześniej nie było, nie? Dzieci. Wiecie co, to jest najśmieszniejsza rzecz. Może wiesz, w ogólnopolskim radiu przydałaby się audycja o grach. No tak, przydałaby się, tylko też przydałaby się o paru lotniach, no nie? Mm. Nie. No ogólnopolskie stacje opierają się na tym, że grają muzykę, bo ludzie chcą muzyki i do tego trzeba tę muzykę z fantazji. Muzyka z gier. Program z muzyką z gier. Wydaje plus mi... gadanie o grach. Tak, no wszystko to jest w jakiejś tam niszy ciągle. Dopóki Dua Lipa muzyka nie... z gier to już... Nie. No. Nie mówimy właśnie o muzyce z gier, że tam ktoś sobie puści jakiegoś Jespera Kyda. Ja mówię teraz na przykład o soundtracku z Roller Champions, który generalnie, czy tam nie wiem, ze Steepa. Mm. Gdzie jeden... Czy z FIFA. Dokładnie, o tym mówię. Mhm. Jesteś w stanie w tym momencie zrobić program radiowy, który będzie oparty o soundtrack, szeroko pojęty soundtrack giereczkowy, w którym będziecie jednocześnie gadać o grach. Dlaczego żeście tego nie zrobili, co? Ty i ty. No to ja zrobiłem. No tylko dobra, trochę radiu. Robisz, to w małym radiu. Dlaczego tego nie zrobiłeś w ogólnopolskim radiu, co? Ja miałem taki malutki program, przysięgam, naprawdę miałem. Taki malutki, gdzie, taki raz w tygodniu, jak gdzie mały mówiłem, jakie gry wychodzą i na co warto zwrócić uwagę. Taki magazynek malusieńki. Uh-huh. I ci go zamknęli. Tak, i go zamknęli. Ale to jeszcze w czasach radiostacji? Czekaj, tak, to było w radiostacji, bo w Zetce próbowałem też zrobić program o grach, ale to już była chyba za duża stacja. A nie wydaje wam się, że powodem może być to, że radio samo z siebie jest jakby taką bardziej, nie chcę mówić dorosłą, ale starszą formą w znaczeniu odbiorcy, że odbiorca radiowy jest bardziej konserwatywny, teraz znowu nie mówię światopoglądowo konserwatywny, tylko konserwatywny w podejściu do popkultury. I że może dlatego to się nie klika po prostu, bo rozumiem, że to się po prostu nie klikało. Tak, tak? No to jest, wiesz co, to jest w ogóle chyba największe wyzwanie radia teraz, żeby... Żeby się klikało. Tak, żeby zrobić fikołka takiego, żeby... No a podcasty? Podcasty odnoszą gigantyczne sukcesy, tak? Tam nasz Bartek Polsat, Citek Games, pamiętasz takiego typa? No był taki. Był taki, pozdrawiamy cię, Bartek. A ja się kocham, uwielbiam, bo w końcu możemy mu się odgryźć za te, wiesz, numery, które robił z Gargamelem o nas. No może robił, no to prawda. Nie kochamy cię, wal się. A wiem, to jest ten, który testuje chińskie zabawki. Tak, i pije wodę. Tak. I pije wodę na YouTubie. Dokładnie. I ma łapki w górę. Już teraz nie wiem, co chciałem powiedzieć. Były kolega. O czym my... Były kolega Radka. To jest chyba jedyny człowiek, który mnie nie lubi, wiesz, przy tej całej sympatyczności. A ty lubisz go, czy nie? Nie, no żartuję. Ja? Ja? Ja go lubię, muszę go lubić. Nie. Po tej wypowiedzi. Nie, po tej wypowiedzi. Bartek też go lubi. Wracając do mojej myśli, którą mi tak brutalnie przerwał tutaj Radziu. Bartek. Dzięki. Podcasty są na maksa popularne przecież, tak? Chłopaki, właśnie Bartek Rzeczony razem z tym drugim. Radkiem. Przepraszam, należy wam się to. Mają jakieś tam setki tysięcy odsłon na tym. To może jednak jest gdzieś miejsce na to, żeby mówić też. Chociaż oni nie są stricte giereczkowi z drugiej strony. A tylko jakby podcasty mają z radiem wspólne wszystko tak naprawdę oprócz logistyki, czyli całości tego, co tworzy teraz odbiorców mediów, czyli to, że mogą sobie w każdej chwili wybrać to, co chcą i mają to teraz, w tym momencie. I nie ma już ludzi, którzy słuchają radia 24 godziny na dobę, żeby sobie nagrać nową piosenkę Dua Lipy. No nie ma takich ludzi, to się skończyło. Dzisiaj wszystko jest tu, no nie? Jest dostępne natychmiast. Więc co zrobi radio, żeby... Ja się pocieszam trochę w tym, że ostatnio Apple Music zatrudniło tego DJ-a z MTV, takiego prezentera, czy tam MTV 2. Bo się okazało, że ludzie, którzy słuchają Apple Music sobie z tych playlist, które sobie stworzyli, to nie do końca są zadowoleni z tego, że nikt się nimi nie opiekuje. I ten gość pojawia się na żywo, wjeżdża ci między piosenki, czy tam trochę opóźniony i ci opowiada, że dzisiaj jest taki dzień, wydarzyło się mniej więcej to i to, a teraz wracamy do twojej ulubionej... Taki mini radio z tego. Tak, bo ciągle... Ten człowiek jest potrzebny, to nas pociesza. No. Bo okazało się, że ludzie nie chcą słuchać, jakby mają też radio takie na wyciągnięcie dłoni. Ono się odpala w momencie, kiedy odpalasz samochód, no bo tam się słucha najwięcej radia. I w pewnym momencie masz człowieka, który się tobą opiekuje, powie ci, co się wydarzyło i jak się okazało, że tego gdzieś tam potem zabrakło w streamingu muzyki, to ludziom zaczęło tego brakować i musieli to dołożyć. I w tym nasza nadzieja, Radziu. Tak, że jeszcze wiesz, dociągniemy do emerytury. Czas nam się nie tylko skończył, ale nawet żeśmy go przekroczyli, rozmowa ciekawa i gość jak zwykle legendarny. Super było. Bardzo nam było miło, że żeś przyszedł, bardzo dziękujemy. Ale się nie wywiniesz, bratku. Szybciorkiem, musisz teraz w trymiga największa twoja fopa. Mówiłeś o tym, że nie oglądasz polskiego YouTube'a. Też kiedyś nie oglądałem polskiego YouTube'a i pamiętam taką jakąś imprezę. To było parę lat temu, dajmy na to
może 8. I byłem na imprezie, urodzinach mojego kolegi i tam był jakiś taki człowiek, który do mnie podszedł, mi opowiada, że on też się zajmował gierkami, że oglądał mój program, że zajmował się moimi gierkami, moimi programami, też tam pisał jakieś recenzje, nagrywał tam nawet jakieś wideo do internetu, ja tam go słucham. Mówię, chłopaku, już idziemy zaraz na lufę, tylko jeszcze nerda ogarnę. No i pogadaliśmy, mówię, super, dzięki, bardzo fajnie, no to super. To było tam do zobaczenia na celowniku, jak to się mówi, tak? Krzysztof Gonciarz. Tak, i to już wtedy Gonciarz, który już wtedy był znanym Gonciem. Tak, to już był Gonciarz, który przyjechał na tą imprezę z Tokio w ogóle. Więc to już był Gonciu po swoim... Także Krzysztofie, dokończmy tą rozmowę, bo naprawdę jestem wielkim fanem teraz. Oglądałem 3 lata twojego życia w Tokio, więc... Do Japonii musisz pojechać. Dobra, dziękujemy ci w takim razie bardzo, Marcin. A my co, Radziu, jeszcze mamy nasze jakieś te rzeczy do opędzlowania. Tak jest. No, opędzlujemy. I wiesz, ja wtedy mówię temu Marcinowi, bo on już poszedł, że zostań z nami, dłużej zostań, żebyś coś dla nas zrobił jeszcze, no. Bo bardzo bym się cieszył, że, i co? Żeby Marcin... Zostanie ten Marcin? Powiedział, że jesteśmy w kontakcie. Także. Ale ja się okaże się, że za 3 programy w ogóle będę mówił cześć Marcin, a nie cześć Radziu. Nie bój się. Antena jest. Albo na przykład duża. Się okaże się, że ty będziesz i mówił pojemne. Cześć Marcin, a nie cześć Tadziu. Albo okaże się, że wy powiecie cześć Tadziu, cześć Marcin. Albo się może okazać, że będzie tylko Marcin tutaj siedział i będzie mówił cześć. I gdzie jest Radziu i Tadziu? No właśnie, bo ten żart, wiesz, trzymałem na końcu języka, że Marcin też startował w castingu do Polsat Games, ale... Samo się wylało. Dokładnie. W tej samej cenie, czyli wiemy przynajmniej jak drogi. Prowadzący. No. Tak to o hajsy. Jak zwykle nie wiadomo, o co chodzi, to o hajsy. Tradycyjnie. Radziu, co my tam mamy dzisiaj na tym, na piekarniku? Wiesz co, no mamy pandemię na piekarniku. A, było coś takiego. Czy wrócimy do tej tradycyjnej formy spotkań podczas giereszkowych eventów, czy jednak wszystko już zostanie albo w modelu hybrydowym, albo w modelu online? Bo jest dobra okazja, ponieważ jesteśmy przed tymi wszystkimi wielkimi wydarzeniami growymi. Radziu, odpowiem ci w taki przewrotny sposób. Jak patrzysz na reklamy samochodów, to jakie głównie reklamy samochodów teraz widzisz? Widzę. Reklamy samochodów jakich? Elektrycznych. Nie elektrycznych, jeszcze nie. Hybrydowych. No tak. Odpowiedź na twoje pytanie. Moim zdaniem absolutnie wylądujemy w świecie hybrydowym, w którym eventy live będą się odbywały, bo one są potrzebne dla branży Unii, żeby się spotkała, żeby sobie napiła się tam czasem. Dla równowagi psychicznej. No, ja nie będę ukrywał, że jedna z moich ulubionych imprez warszawskich, czyli Pixel Heaven, to był najcudowniejszy majowy piknik, jaki sobie można było wyobrazić. Z grupą znajomych, zwykle była już ładna pogoda wtedy, to też było sprytnie, że maj, nie? A nie tam wcześniej. Długo się siedziało, prawda? Siedziało się na tej trawce tam zawsze na terenie zajezdni. Jadło się te hot dogi, no to przeurocze miejsce, tam nie chciało się stamtąd wychodzić. Tam się przychodziło na cały dzień po to, żeby posiedzieć i pogadać ze znajomymi. I to jest też w normalnej branży. To nie tylko my tutaj tak na naszym podwóreczku się chcemy spotkać i pogadać. Na tym dużym też ludzie są zmęczeni tym, że siedzą cały czas w zamknięciu i że widzą się tylko na ekranach. Pixel Heaven nic nie wiadomo, póki co poza tym, że będzie. Tak, wiadomo o Digital Dragons. Digital Dragons, któremu bardzo mocno tutaj patronujemy, w sensie wspieramy to wydarzenie, ponieważ jest no, niezwykle godne. Wiadomo, że Pixel Heaven i Digital nie dostały dofinansowania. To wiadomo. No to, to jest wiadomo. Mega słaba akcja. To jest dobra zmiana, tak? Digital Dragons odbędzie się jakby w 2 odsłonach. Ta pierwsza majowa odsłona, którą już niebawem będziemy sobie tutaj podziwiać, to jest Indie Celebration, Steamowy, online'owy. Celebrate Indie Games. I do tego też Business Meetup, który jest jakby też integralną częścią. Te spotkania biznesowe to zawsze przy okazji Digital Dragons się odbywało. Tak w maju, przypominam. No i drugi flight, druga odsłona to będzie jednak wrzesień i we wrześniu będą przyznane nagrody Digital Dragons, czyli te słynne statuetki. Smoki. Natomiast wiemy, że E3 powraca i to też w takiej formie online'owej, 15-17 czerwca. E3 nie chce w żadnej innej formie. I to jest dobra wiadomość, ponieważ no, gdzieś tam znak zapytania stał nad tym wydarzeniem, również z uwagi na jakieś tam niesnaski, przepychanki. Dlatego cię nikt nie chce E3. Jest jeszcze jeden event z naszego starego podwórka, czyli Gamescom. No i Gamescom faktycznie próbował w zeszłym roku. No to Gamescom nie ma moim zdaniem i miał edycję sensu, swoją online. Ale to nie ma sensu online'owe. Bo Gamescomu i esencją jest to, że jednak jest to przede wszystkim trade show dla 350 tysięcy osób, które tam przyjeżdżają z całej Europy. Ale niestety musimy już teraz zakończyć na tym, Radziu, i przejść do następnego tematu.
czyli 5 minut dla 5G! Powiedziałem 5 minut? 5 minut. 5 minut dla 5G. I znowu będziemy wam opowiadać o grach. O grach, które przetestowaliśmy na przykład dzięki chmurze. Ja sobie wziąłem kolega sobie Stadię sprawił. I muszę ci powiedzieć, że nie tylko dlatego, że chciałem pograć w Cyberpunka, gdziekolwiek jestem, ale również dla innych tytułów, które są dostępne właśnie w Stadii, bo biblioteka jest taka, która mnie satysfakcjonuje. To znaczy mam swoje Asasyny, mam Cyberpunka, mam Baldur's Gate 3, ale też mam Outriders. No właśnie. I to wszystko pograłeś w Outridery? Technologii tej chmury, gdzie potrzebny jest ten szybki internet. Wiesz, o co chodzi. Także bardzo można sobie pograć w przygodnych warunkach. To też jara mnie, że nie wydając, wiesz, jakichś tam ogromnych pieniędzy na przykład na abonament, bo w Stadii ten model biznesowy jest taki, że po prostu kupujesz gry. Mhm. Oczywiście możesz mieć konto premium i dostajesz w swojej bibliotece ileś tam tytułów za darmo, które masz od razu w zamian za to, że jesteś tym prosem. Masz to konto upgrade'owane, ale też jeżeli jesteś zwykłym posiadaczem skrzynki gmailowej, bo to wszystko jest pan Google, to możesz mieć swoje gry gdziekolwiek jesteś, tylko musisz mieć ten szybki internet, żeby sobie w przyzwoity sposób pograć. Piękna opowieść, Radziu. Teraz powiedz mi, jak ci się grało w Cyberpunka na Stali? Bardzo dobrze, ponieważ były wszystkie patche i był też RTX, także można było, wiesz, było prześlicznie. Karmić oczy, czy można powiedzieć, że to uszy. Jest, czy można, 10 punktów? Czy można powiedzieć tak? Cały czas 10. Cały czas w tej skali. Czy można powiedzieć, że to jest gra 10 na 10, Radziu? Można tak powiedzieć. I powiedz w takim razie, a Outridery, które są troszeczkę bardziej jednak, bo Cyberpunk jest taką grą, którą da się, nawet jak masz troszeczkę laga, to się da ogarnąć. A w Outriderach jak było? No wiesz, w Outriderach szybkość jest niezwykle istotna i stabilność serwerów. Zresztą przy okazji premiery twórcy borykali się, czy bardziej Square Enix z taką stabilnością łączy. Natomiast teraz jest już wszystko w miarę okej, gra się przyjemnie, gra się nie wywala, wiesz, no czasami jakieś... Dignąłeś 20, tak? Crashe w wersji PC-owej mi się zdarzały. Bo... A czy Stadia ma ograniczenie czasowe? Tak jak tam GeForce, pamiętam, że miał coś takiego, że tam mogłeś grać chyba 4 godziny maksymalnie na tym darmowym? Nie spotkałem się z takim ograniczeniem. To znaczy... No byłoby to dziwne, gdybyś płacił abonament i jeszcze później płacił za grę i jeszcze później musiał czekać. To by było faktycznie... Znaczy to w tym modelu masz tak, że po prostu kupujesz grę i od razu ona jest dostępna. Wiesz, mija kilka sekund i jesteś po prostu w tej grze. Tak, bo GeForce to jest coś takiego, że to jest dostęp do twojej biblioteki tylko poprzez ich system, a tutaj jest tak jakby nowa platforma tak de facto, prawda? Czyli taki dokładnie. Samodzielna platforma. Także wiesz, da się zagrać w Valhalla, zresztą Assassin's Creed Valhalla, powiem ci, że przechodzę tylko i wyłącznie na Stadii i chociaż mam w bibliotece konsolową wersję tej gry, to jakoś to jest tego rodzaju gra, którą odpalam, kiedy mam czas. A czas mam w różnych czas masz randomowo, tak? Wiesz, że wtedy wyciągasz, tak? Hop! A wiesz, trafi się 30 minut w robocie, mogę sobie odpalić, mogę pograć. I proszę, i spalony ten, wioska spalona. Wiesz, w tej wiosce wiadomo, co spalone. Ja nie oglądam piłki nożnej, mogę sobie odpalić grę i wiesz, kontynuować przygodę, no bo sejwy też się zapisują, zachowują. A co możesz robić z przygodą, jak ją kontynuujesz? Możesz ją kontynuować dalej. Zakończymy dzisiejszy program. Naszym gościem, jak wiecie, był Marcin Sońta i to było ciekawe spotkanie. Bardzo muszę się... Dużo się działo, dobrze, bardzo intensywne, ale super. No, mamy nadzieję, że jeszcze może w nieco bardziej uporządkowany sposób z Marcinem pogadamy za czas jak. Tam po co? Albo z jego partnerem. Co? Czyli z człowiekiem wargą, może w ten sposób. A, dobrze. Którego też byśmy chcieli tutaj, Macieja tutaj ugościć. Tak jest. Dobra. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Tak, nie przedstawiałem się, pokazywałem na ciebie, że to ty. Zastanawiałem się, czy nie powiedzieć, wiesz, Marcin. I ciao. Sońta. Ale nie, to cały czas. A nie, właśnie, poczekaj. Marcin Sońta. Marcin Sońta. Marcin Sońta. Tak, Marcin Sońta. Do zobaczenia za tydzień.